Dzisiejszy filmik będzie o tym, jak zaktualizować mapę na takim radiu i karcie, która jest schowana tutaj. Odsuwamy to w prawo, naciskamy, karta się wysuwa, wyciągamy i idziemy do komputera. Z karty wsadzamy do wejścia na kartę. Wsuwamy do wkładu. Tu mamy ten folder, komputer. Otwiera nam się właśnie takie okienko. Otwieramy TomTom. Następnie na tej liście szukamy aplikacji i to będzie ta, albo może ta, chyba bardziej ta, Install TomTom Home. Następnie pojawia nam się kolejne okienko, to już możemy zmienić, nazwać. Więc będzie instalowała się aplikacja TomTom na komputerze w język, który chcemy, może jest polski nawet dostępny. Naciskamy OK. I przebiega proces instalacji. Tutaj pojawiło się okienko. Naciskamy dalej. Akceptuję warunki. Dalej. Gdzie to zainstalować? Wybieramy to miejsce, jak najbardziej jest zgodne. Instaluj. I przebiega. Nieraz Windows System ma dodatkowe zabezpieczenia, więc trzeba się po prostu zgadzać, że jesteśmy to pewni, że chcemy zainstalować tą aplikację. Instalacja się zakończyła. Uruchom teraz program. Aktywuj program po podłączeniu urządzenia nawigacyjnego. OK. Niech będą zaznaczone te dwie opcje. Zakończ. I za chwilę się uruchomi program. Pojawiło się najpierw takie okienko. Wykonać kopię zapasową. Zalecają na wykonanie kopii zapasowej tego, co jest na karcie, żeby czasem przypadkowo czegoś nie stracić. Kopia zapasowa może potrwać około 1 minuty, więc nie warto ryzykować. Pytanie, czy chcesz, aby wykonać kopię zapasową teraz? Kopię zapasową tego, co jest na karcie. Kopiuj teraz. Kolejne okienko. A, tutaj po prostu wszystko automatycznie samo przeskoczyło. Tutaj pojawiła się taka bezpłatne poprawki map. Nie chcę dołączać ja. Tu jest dostępna jest nowa wersja TomTom. Że tą, którą ja używam, jest aktualizacja krytyczna. OK, no to chcę. Pojawiło się takie okienko. Też język. No to wybierzmy polski. OK. I instalacja przebiega. Widzimy, znikło szybko, zainstalowało się. I tutaj akceptuję też warunki. Dalej. Zainstaluj. Instalacja przebiega. I zakończamy też. OK, chcę nową wersję aktualizować. A, i tu się ściągnęło. OK, to uruchamiamy. To zamkniemy już. A, i też kolejne. Polski. Polski. I tutaj witamy w kreatorze Tom Home. Dalej. Akceptuję warunki. Dalej. Zainstaluj. I instaluję. Jak widzimy. Trwa przenoszenie ustawień z karty na komputer chyba, albo do tego programu. Widzimy, w miarę szybko to odbywa się.
Tylko wspomnę, że korzystam z dwóch monitorów, to po prostu nieraz na drugim monitorze co jest, się pojawia co nieco, ale przenoszę na ten główny, gdzie nagrywam. Więc ogólnie widzimy wszystko. Cały proces. Ok. Zakończ. Czego się teraz możemy spodziewać? Spodziewamy się, że popatrzcie. Uruchomił się program. Weźmiemy to na większe okienko. Można, można. W międzyczasie jeszcze pojawiło się takie okienko. Też wybieramy polski. Ok. I też coś takiego, okienko. Dalej, akceptuję, dalej, dalej, instaluję. Ach, w miarę sprawnie idzie. Pełno rzeczy nam chce instalować, no ale się zgadzamy, bo to one są potrzebne. I teraz uruchamia nam się program. Uruchamia się, uruchamia. I mamy go tutaj wsadzonego. I tutaj mamy różne opcje. Aktualizacja urządzenia Maza Navigation System NB1. Żeby to zrobić, spróbujmy tak. Widzimy. Najpierw trzeba się zalogować. Login. Albo utwórz konto. Więc nie mamy konta, logujemy się, wpisujemy swoje dane. Wpisujemy swoje dane. I podajemy tutaj akurat kraj. Zamieszkania. Akurat mieszkam na Wielka Brytania. Szczegóły konta, podaj swoje dane. Podajemy e-mail. Hasło. To jest za krótkie. A tutaj musi spełniać warunki podane. Warto przeczytać je dobrze. Ok. Później zaloguję automatycznie podłączenie urządzenia do komputera. Tak chcę otrzymywać biuletyn. Nie chcę. I nie chcę też tego. Utwórz konto. Ok, widzimy, jesteśmy już zalogowani tutaj. Twoje konto zostało otworzone. Cyk. Wróćmy do głównego okna. Zobaczmy w ogóle, co tutaj jest. Wyświetlanie instrukcji. Zarządzaj moimi Maza Navigation. Funkcje, sposób kopia. Czyli kopię tutaj możemy znaleźć. Użyj plan. Więcej, co jest. Można dokupić mapy. Informacje głosowe. A i tutaj aktualizuj urządzenie. To wybierzemy to. Pobieramy, aktualizuj i zainstaluj tutaj. Czasami mamy więcej tutaj opcji na liście, zależy kiedy ostatnio aktualizowaliśmy. Ja około, nie wiem, miesiąca temu aktualizowałem, więc nie masz tak dużo. Więc naciskaj, aktualizujemy, naciskaj. Nie wyjmuj karty, rozumiemy. I naciskamy OK. Widzimy, przebiega aktualizacja teraz. Bardzo szybko to przebiegło. Proces został pomyślnie zakończony.
Gotowe. OK. Więc w ten sposób udało się zaktualizować do najbardziej świeżych informacji, które są dostępne na stronie TomTom.com. Warto zostawić tę aplikację na komputerze, jeżeli dalej korzystamy z aplikacji czy z nawigacji TomTom. Czy to w samochodzie i tylko kartę sadzamy, czy może też mamy urządzenie TomTom. Zapamiętajmy też nasze hasło, które używamy do logowania się. Jeżeli nie ustawiliśmy, że automatycznie, to będzie pytało o hasło za każdym razem. A nawet jeśli automatycznie, to jeżeli kiedykolwiek zmienimy komputer czy urządzenie, na którym mamy zainstalowaną tę aplikację TomTom, żeby aktualizację robić na Map, to byśmy potrzebowali jakkolwiek podać od nowa hasło i również e-mail. Warto gdzieś to zapisać czy zapamiętać. To teraz wyciągam kartę, wsadzam do samochodu i zobaczymy, co się stanie. Ok, wsadzimy kartę. Z powrotem wsadzamy na jej miejsce i dociskamy. Zaskakuje, wtedy zamykamy też to. Zamykamy. Uruchamiamy stacyjkę. Włączamy nawigację. O, widzimy, że jakiś proces przebiega. Normalnie tak się nie uruchamia, ale po aktualizacji widać, że jakieś zmiany. Ta aktualizacja wprowadza w radio też w samochodzie. OK. I nawigacja uruchomiona. To tyle w tym odcinku. Pozdrawiam serdecznie.